Nalejmy herbatki. To jest tak jak w domu Barbie. Tak, ojej, no tak, no mamy wszystko. Mamy porcelanę. Jesteśmy dzisiaj w domu Barbie właściwie, można powiedzieć. Nie inaczej. I porcelana, herbatka. Ja też poproszę dolewkę, jeśli można. Z przyjemnością. I porozmawiamy z Barbie o Oppenheimerze. Tak jest, nie inaczej. Dlaczego pani poszła sąsiadka do Christophera Nolana, a nie do Grety Gerwig? Ja bardzo lubię tego pana, ale ogólnie ja byłam bardzo podniecona całym tym Barbieheimerem i całym memem, który wyrósł na tych dwóch filmach, które miały premierę w jeden dzień, ale były tak skrajnie różne od siebie, że no kontrast się nasuwał sam przez się. Zapraszam do podcastu. Z cyklu Rozmowy z sąsiadką. Za płotu. Ja generalnie zrobiłam trochę taki myk, bo oczywiście jak ktoś szedł na premierę jednego z tych dwóch filmów lub może obu naraz, bo jest też taka opcja, to 21 lipca widział kina różowo-czarne, przynajmniej, bo widziałam właśnie no, widzów udających się na Barbie w barbiowych kolorach. Dużo różu, dużo właśnie takiego plastikowego koloru, ale też widziałam fanów Nolana na Oppenheimerze w takich pięknych białe koszule, czarne krawaty, bardzo klasycznie. Także ja z kolei zrobiłam coś innego, bo ubrałam się tak na Barbie. Oczywiście ponytail był wysoki zrobiony, dużo tutaj lakieru do włosów i poprosiłam bilet kolei na Oppenheimera. Więc trochę wyróżniałaś się. Wyróżniałam się, byłam chyba jedyną dziewczyną na sali wówczas. Ale no, kiedy wyszłam przez chwilę, nie wiem, czy wspominałam, kiedy wyszłam przez chwilę do łazienki pomiędzy tu kolejną sceną dyskusji białych mężczyzn, którą no nie chciałam opuścić, to właśnie jacyś chłopcy mnie zobaczyli i kiedy weszłam już do łazienki, to tylko usłyszałam, jak mówią, no to wiemy, gdzie jest wyświetlana Barbie już. A właśnie nie, a właśnie to był mój kamuflaż. To był mój kamuflaż. Ale no, bawiłam się cudownie i pierwszy raz widziałam właśnie premierę tak kolorową, skrajnie kolorową. Tak, ja pierwszy raz widziałem tak skrajnie pozajmowane miejsca na salach multiplexu i to dosłownie do ostatniego miejsca, nawet nie to z rzędu, tylko jak zostawało jakieś wolne miejsce, to to było w prawym dolnym rogu przy ekranie. Ciężko było w te pierwsze dni pójść. Ja jako zdeklarowany introwertyk, nie wiem, jak się nazywa introwertyk, który nie chce siedzieć w kinie obok kogoś? Taki, co ma klaustrofobię może. Klaustrofobiczny taki introwertyk. Taki nietykalski. Nietykalski albo nietykalny. Nietykalny to tak jak u Briana De Palmy, ale czekałem jeden dzień, drugi, trzeci i te całe zajmowane sale cały czas były zajmowane. Ja tu mówię o Krakowie w kinie, może w tych mniejszych miejscowościach jest inaczej, ale koniec końców wybrałem się najpierw na Oppenheimera z tego powodu, że wiedziałem, że będziemy mogli porozmawiać i nagrać co nieco. I siedziałem w drugim rzędzie, mocno po lewej stronie. A to, że siedziałem po lewej stronie, to akurat był już mój wybór. Bo jak siedzę blisko, to wolę siedzieć skrajnie z boku, bo wtedy jakby wydłuża się też ten dystans trochę. Widzę to trochę skrzywione, tak. Ale dalej jestem niż jakbym siedział na wprost. Natomiast obok mnie kilka siedzeń dalej siedziała pani z panem, którzy przyszli spóźnieni z dużą popcornową miską, kubkiem i jedli ten popcorn, znaczy ten pan właściwie, pani jadła prawidłowo, z otwartymi ustami. I to jest efekt mniej więcej taki, jak ja bym tej herbaty pił tak. Oh my. Uszy Barbie nie były na to gotowe. Nie, no bo ja rozumiem popcorn w kinie, tylko jeżeli zamyka się usta, to tak bardzo nie szeleści. No i to się tyczy wszystkich przekąsek.
Ja jak najbardziej lubię iść w kinie, szczególnie jak jest to film Nolana. No tylko, że... Człowiek może zgłodnieć już w połowie, prawda czy nie? No, 3 godziny. Byłem przygotowany na te 3 godziny. A ty? Ja miałam popcorn, ale przyznam się, że sporo z niego zjadłam na reklamach, zanim się zaczął. Ja właściwie tak, przyznam się z ręką na sercu, no ja nigdy nie udaję, że jestem czymś więcej poza laikiem i no nie byłam w kinie sporo czasu, no bo oczywiście praca, trochę byłam zajęta, inne rzeczy i zapomniałam jak to jest. Ile tam jest reklam, ile tam jest zapowiedzi innych filmów przed tym. 25 i właściwie minut. Tak, dokładnie usiadłam i sobie myślę, o 14, o tej napisali, że zacznie się mój film. No to zaraz wjedzie tutaj Cillian Murphy i będzie opowiadać o fizyce. Wcale nie, było pół godziny po prostu rozmaitych reklam niczym w telewizji, no i niezbyt ciekawych zapowiedzi. A ty jeszcze przyszłaś przed 14, tak, żeby się nie spóźnić. Dokładnie. Czyli byłaś w kinie prawie 3,5 godziny. Nie inaczej. Ale miałam też popcorn i on był. Ale czy musiałaś wyjść do toalety w międzyczasie, bo te 3 godziny. Tak. To tak. Jest. Wtedy, co mnie spotkali, powiedzieli, że wiedzą, gdzie bardziej tak, jest. Tak, i w latach 50. Część filmów, chociażby Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka, ma w środku intermission. A, żeby można sobie odpocząć. Tak, dokładnie, możesz wyjść do toalety, skorzystać z tego. Ja dziwię się, że czemu tego tutaj nie zrobili, bo naprawdę 3 godziny jest to sporo. Ja mając 0,5 litra herbaty, musiałem sporo zaplanować ten seans, żeby nie wychodzić w trakcie. 3 godziny przed seansem już przestałem pić jakiekolwiek płyny przyjmować, a herbatę zacząłem dopiero pić po pierwszej godzinie. I w ten sposób nie przegapiłem ani ułamka sekundy z nowego Nolana. Pytanie, czy było warto? Dla mnie tak. Mój drogi, wszyscy biali mężczyźni w Hollywood skupili się na robieniu tego filmu, więc jak mogłoby wyjść źle? A czemu biali? W sumie czarni tam byli w tym filmie? Jacy? Był Rami Malek, który po prostu, który wydaje mi się, no nie jest aż... Jest etnicznie... Tak, ale urodę ma taką... On jest w ogóle chyba z innego świata, bo ze świata Mr. Robot. Więc przepraszam. Zupełnie. Więc no tak, tutaj mamy diversity quota checked. Więc pozytywna ocena. Dla mnie jak najbardziej. Och, dlaczego? Och. Numer jeden. Myślałam, że ten film bardzo mógł tak rzewnie i łatwo grać na emocjach. Oczywiście tutaj ten wybuch tej bomby, dylematy, czy to zrobić, czy nie, czy popchnąć naukę tak do tego krańca, żeby coś takiego wymyśleć. I bardzo łatwo można by było tutaj po prostu zrobić taką rzewną trochę historyjkę o dzieciach w Hiroshimie i tak dalej. Ale był to naprawdę tak skonstruowany film, że właściwie strony japońskiej nie było tam w ogóle pokazanej. I dla mnie jest to naprawdę dosyć odważny wybór mimo wszystko. Nolan, ja się zastanawiałam jak mu to wyjdzie, bo Nolan nie jest najlepszy w emocjach. U Nolana emocje są na drugim planie, jak nie na trzecim, powiedziawszy, a on właściwie tutaj się bawi z różnymi konceptami, z różnymi tam kwestiami związanymi z czasem, przestrzenią, fizyką itd., itd. No i bardziej tutaj jest to tym sercem filmu mechanicznym. Było to zrobione oszczędnie, a wystarczająco, żeby dać do myślenia i tak naprawdę pozostawić odbiorców z szeroko otworzoną szczęką, ustami. Przynajmniej mnie. Co spowodowało w widzu, w tobie, że nie pokazano ofiar Hiroshimy, Nagasaki, właściwie nic nie pokazano z tego? Pokazano reakcję Amerykanów. Biedni siedzą w kościele, bezpieczni i przeżywają wewnętrzne rozedrganie, kiedy tam Japończycy spalają się niczym na słońcu. No właśnie, ale to też, ja bym powiedziała, że to był film o Oppenheimerze i o tym, jak on do tego, jaka jego była perspektywa, jaka była perspektywa amerykańska. I no widać tutaj tą hipokryzję, tak, że oczywiście cudowna Ameryka, jesteśmy bohaterami, ale nikt tak naprawdę nie myśli o tym, jakie skutki dla wrogów tutaj Ameryki, czyli tak naprawdę dla zwykłej ludności cywilnej, niewinnej całkowicie, takie czynności będą miały. I no chyba bycie tak blisko tego Oppenheimera, że właściwie
czasami nawet zastanawiamy się, kto tutaj jest zły, kto jest dobry, czy są w ogóle takie osoby i co właściwie pcha tego człowieka do zrobienia tego, co zrobił. To jest chyba to. Ta perspektywa, z tego co ja wiem, to nawet scenariusz był pisany w pierwszej osobie i wszyscy aktorzy dostali właśnie tą tak napisany scenariusz właśnie, że Oppenheimer jest tą główną osobą, która mówi poniekąd w tym scenariuszu i Koniec końców nie mamy narracji pierwszoosobowej. Nie, 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 no oczywiście, że nie, ale jesteśmy na tyle blisko, żeby zrozumieć, mi się wydaje. I tym razem, mi się wydaje, Nolanowi wyszły emocje. Dogrywając komentarz z OFU po czasie, jak przemyślałem naszą dyskusję i posłuchałem jeszcze kilku innych podcastów z recenzjami, to jednak chyba coraz bardziej przekonuję się do tego, że nie pokazywanie ofiar Hiroshimy było dobrym wyjściem, głównie z tego powodu, że byłby to kolejny film w filmie albo potencjał na kolejny film w filmie. Jednak najbardziej chyba przekonuje mnie argument, że sam Oppenheimer odwraca głowę i nie chce patrzeć na te sceny z Japonii. Tutaj mamy tą wizję, o której zaraz z sąsiadką będziemy mówić i właśnie przyjmuję ten argument. Jeśli jest to percepcja, takie swoiste POV Oppenheimera, to niepokazanie tych scen na dłuższą metę jednak mnie przekonuje. Co zrozumieliśmy? O. Co zrozumieliśmy po 3 godzinach mówienia? Albo co mieli zrozumieć widzowie? Co mieli zrozumieć widzowie? Ja myślę, że to, że pycha czasami popycha nas do rzeczy, których nie rozumiemy sami. Tutaj ten główny bohater był tak bardzo zafiksowany na jedną jakby stronę, na jedną drogę do dążenia do swojego celu, że nawet nie zastanawiał się, jakie będą konsekwencje tego, po prostu żeby, tak mi się wydaje, tak jak wiele uczonych, wiele mądrych głów i czasami tak marzy, żeby wszystko, żeby tylko osiągnąć swój cel, jakikolwiek on by nie był koniec końców. I tutaj mamy właśnie taką historię, która rzuca się cieniem mocno na tą osobę, bo to też nie było tak zbyt w oczywisty sposób powiedziane i to właśnie mnie bardzo urzekło, że czy ten Oppenheimer miał w ogóle jakieś wyrzuty sumienia w związku z tym, że 200 tysięcy ludzi umarło przez niego i rozpoczął poniekąd wyścig zbrojeń w zimnej wojnie, czy po prostu tutaj był jakby tylko narzędziem albo wmawiał sobie, że jest tylko narzędziem nauki. Czy to wynalezienie bomby rozpoczęło ten wyścig zbrojeń? Tak, zdecydowanie tak. Tak naprawdę, i to wiele historyków powtarza, że wybuch tej bomby w Hiroshimie, w Nagasaki, to nie jest końcówka II wojny światowej, tylko początek właśnie nowej wojny, zimnej wojny. Więc tutaj zaczyna się wyścig, prawda? Tak, zaczyna się wyścig, ale czy to nie jest taki właśnie wyścig bezpieczniejszy niż na ofiary? Czy to wynalezienie bomby i pokaz siły nie zastopowało w pewien sposób rozlewu krwi, tylko rzuciło te rywalizacje w kierunku na przykład, nie wiem, podbicia kosmosu i tak dalej, i tak dalej? My będziemy to oceniać z innej perspektywy, bo koniec końców świat dalej istnieje. Ale ludzie, którzy mają tyle lat co Nolan, mają inną perspektywę patrzenia na to. Oni dorastali w prawdziwym strachu tego, że pewnego dnia ktoś wciśnie czerwony przycisk, prawda? Więc nie powiedziałabym, że jest to lepsze. Powiedziałabym, że możliwość katastrofy była w latach 50., 60., nawet 70. Bardzo możliwa. Powiedziałabym, że jest nadal. Wojna przybrała inną twarz niż kiedyś i jak powiedział ktoś mądrzejszy ode mnie, nie wiadomo z jakimi narzędziami będzie walczona trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie rozgrywana poprzez kamienie i patyki, prawda? Czyli tutaj Oppenheimer jest też osobą, która według Nolana, przynajmniej z tego co słyszałam w jego wywiadzie, jest jedną z najważniejszych osób, czy to zeszłego stulecia, czy też dla niektórych może całej cywilizacji, bo on zrobił coś, co
no, odmienia świat na zawsze, prawda? I my też żyjemy poniekąd w cieniu możliwości zagłady, którą on rozpoczął poniekąd. No, albo żyjemy w takim układzie, że no, nikt już nie użyje bomby atomowej. Naprawdę? Ja bym skłaniał się ku takiej, nie wiem, czy interpretacji, czy... Mhm. czy na, powiedzmy tak, na potrzeby tej dyskusji ja bym powiedział, że jeżeli mamy bombę czy broń tak straszną, że naciśnięcie guzika może spowodować rozwalenie całego świata, to nikt tego nie naciśnie, bo każdy będzie się bał o to, że jego też rozwalą po prostu. No właśnie poniekąd do tego też Oppenheimer dążył, tak przynajmniej w tym filmie padła taka kwestia, że ludzie muszą zacząć się bać, muszą zrozumieć to, co zostało stworzone, żeby po prostu zacząć się bać i tego nie używać, tak? Tutaj parafrazuję oczywiście, bo nie tak ta kwestia szła, ale no rzeczywiście ten teatr wojenny w Japonii był no sceną do zademonstrowania nowej broni, która miała powstrzymać wszystkie wojny ever. No ale tak się nie stało, prawda? Bo ludzie dalej giną w wojnach. Mm-hmm. Może nie zawsze z użyciem nuklearnych tutaj sił, ale czy to broni chemicznych, czy dalej różnych innych masowego rażenia, więc Oppenheimer myślał, że jest tym bogiem, który zatrzymuje tutaj cały świat i daje pokój, ale się okazał tym diabłem poniekąd, albo jeszcze lepiej okazał się tym Prometeuszem, który tutaj wykrada ogień, prawda? Jak w epilogu. Dokładnie, ale no ogień... w prologu. Dokładnie, ale no ogień może zarówno ocieplać coś, jak i niszczyć coś doszczętnie całkowicie. No i za to Prometeusz został przykuty do skały i musiał cierpieć przez wieki. No a czy tutaj Oppenheimer zostaje przykuty do skały, na której widząc go mówimy, że o właśnie to zrobił źle, tak wpłynął źle. Czy to jest bardziej laurka dla Oppenheimera ten film? No jestem ciekawa też twojej opinii na ten temat, ale tak z historii, samej historii, no to Oppenheimer nigdy nie powiedział, że żałuje zrobienia tego, co zrobiłem. Chociaż jego czyny i to, w jaki duży sposób angażował się w kontrolę tego typu broni na skalę USA i na skalę światową, mówi o tym, że no, chciał w jakiś sposób mieć to pod kontrolą, tak? Ale film również mówi o tym, co się działo później, prawda? Chociaż później przyspiesza te wydarzenia przyspieszają i właściwie ten film dla mnie to było takie, no z jednej strony narracyjnej dojście do wybuchu bomby, a z drugiej strony proces pokazywany w czarno-bieli. To były takie dwie najważniejsze. Tam jeszcze była trzecia linia, której szczerze mówiąc nie pamiętam, jakby ona była poprowadzona. Wiem, że były trzy linie czasowe. Tak, znaczy, no ja bym powiedziała tak, że jedna linia to jest tak główna jakby od początku do od początku kariery tego człowieka aż do Trinity Test, czyli do tego do tej próby wybuchu, no i później już do samego końca wojny. Później lata 50. przesłuchanie Oppenheimera i później przesłuchanie Straussa. I właśnie Strauss był tutaj czarno-biały. Może dobrze, że to było tak kolorowo i czarno-biało, bo mogliśmy się łatwiej zorientować. Tak, jak najbardziej. W całej tej skomplikowanej układance bardziej, bo historia nie jest skomplikowana. Znacznie bardziej ten film jest jakby prostolinijny niż Tenet, którego trzeba poczuć, a nie zrozumieć. Tak, wciąż to pamiętam. Ja się tak bałam, że to będzie znowu takie... Och, panie Nolan. Natomiast no, ja tutaj poczułem, ale coś innego. Aha, dobrze, teraz ty dawaj, proszę. Ja poczułem trochę nudę. O, fest. No, kurka felek, a jak zobaczyłem już tą nuklearną bombkę, jak wybuchła niczym bombka z choinki spadająca w Wigilię, to ja mówię, kurczę pieczonki. Przyszedłem na jakieś takie super danie. Tłuste, kiełbasa,
ziemniaki z szybkowara zrobione, wiesz, pokrojone na plasterki, usmażone, okraszone słoniną, a dostałem jakiegoś kapiszona po prostu, scenę, która w ogóle na mnie nie zrobiła żadnego, znaczy, po pierwsze, muszę to powiedzieć, wiem, że to nie ma większego związku z samym Nolanem, ale po 8 odcinku 3 sezonu Miasteczka Twin Peaks ten film był po prostu już, to była pustka dla mnie, bo David Lynch o bombie atomowej w 8 odcinku 3 sezonu powiedział znacznie więcej niż Nolan w tym 3-godzinnym reportażu, eseju, laurce czy nie laurce. Właśnie sam o tej laurce to zastanawiałem się po przesłuchaniu recenzji naszego kolegi Szymasa, który był zaangażowany tak gdzieś do połowy, czyli do tego wybuchu. Tak samo miałem ja. A potem już ta ostatnia 3 godzina tak emocje opadały i podobne miałem odczucia, ale czy to była laurka? Na samym końcu jest tam taka scena, taka typowo nolanowska, jak w Incepcji jest ten bączek puszczony, który się nie wiadomo, czy przewróci, czy nie przewróci, bo film i cięcie montażowe kończy go, jak ten bączek jeszcze wiruje. To tutaj w ostatnich scenach mamy tego Oppenheimera, który chyba wypowiada coś niejednoznacznego. Nie pamiętam dokładnie cytatu, czy to jest jakaś narracja, czy to jakaś inna postać mówi, ale to właśnie był ten taki, taka pieczęć nolanowska, która na koniec mówi nam, że no nie wiadomo, jak tego Oppenheimera oceniać summa summarum. I to było takie, aha, no dobra, no to już na pewno wiem, że to jest film Christophera Nolana, że to jest takie, nie wiadomo, czy to sen, czy jawa, nie wiadomo, czy Oppenheimer był dobry, czy zły. Ale to była taka wrzutka, która jakoś nie wynikała z całej tej narracji, bo sam Oppenheimer na przykład, i uważam, że jest w tym bardzo dużo sensu, tłumaczył się, że to nie on skonstruował tę bombę, tylko cała plejada wybitnych fizyków, grupa ludzi, na której czele stał Oppenheimer, on nimi zarządzał, ale bez tych innych geniuszy, no to by to nie mogło powstać, tak jak film po prostu, który jest dziełem zbiorowym, no on był takim może reżyserem, ale bez tych wszystkich aktorów tej bomby atomowej by nie było. I stąd też mamy takie sceny, że mimo atrakcyjnego wynagrodzenia, no niektórzy tam fizycy nie chcieli brać w tym udziału, rezygnowali. W tej roli między innymi genialny jeden z braci Safdie, który później wypowiada kwestię, że no tak, nie będą się tą, cytuję z pamięci, nie będą tą bombą się obrzucać czy walczyć, dopóki ktoś nie wynajdzie mocniejszej broni. No ale koniec końców ten Safdie pracuje przy tym, więc oni wszyscy pracując w grupie czują się trochę jakby usprawiedliwieni, jako że pracują w imię nauki. Natomiast dla mnie ten dylemat moralny w tym filmie nie istnieje, ponieważ oni są jakby no, takim bardziej współczesnym odpowiednikiem Nobla, który wymyślił dynamit, tak? Nikt nie pomyśli dzisiaj, że wynalezienie dynamitu to ile tam ofiar poniosło rany. Oni, wydaje mi się, że z tego filmu wynika, że oni, znaczy z tego filmu i tak ogólnie jakby ja wcześniej nie uważałem, że Oppenheimer i cała ta historia jest dla mnie jakoś bardzo kontrowersyjna, bo idąc z tym tropem musiałbym śledzić losy każdego wynalazcy jakiegoś, nie wiem, czy to noża, czy to jakiejkolwiek broni. A w bardzo takiej no, prostej, ale wymownej scenie, kiedy Oppenheimer po tej pierwszej próbie nuklearnej spotyka się z ówczesnym prezydentem. Właśnie, a tutaj w tej roli
Geroldman. Tak. Nie rozpoznałam całkowicie. No, i tak samo właśnie, no tutaj kwestia, że mam krew na rękach, prawda? Ale i... To się pan wytrzy chusteczką, no. No i niech pa... I nie bądź mamisynkiem, to bo to ja to. Podjąłem decyzję o zrzuceniu tej bomby. Tak, tak. Więc jakby... Kto tutaj jest winny w takim razie? Politycy? No według mnie, znaczy naukowcy. Winny, no. Decyzję podjął ten prezydent, to był Roosevelt bodajże. Truman. Harry Truman. I... On jakby bierze na siebie tę odpowiedzialność, tak? Wydaje mi się, że psychicznie Oppenheimer tego nie może wytrzymać po prostu. Mm. Dlatego, nawet słysząc takie słowa od prezydenta, on wie, że w jakiś tam sposób się przyczynił, tak? Więc no, z psychologicznego punktu widzenia trochę to idzie w stronę laurki, ponieważ ten Oppenheimer jest takim cierpiętnikiem, który widzi to zło, które wyrządził. Męczennik tak przez 3 godziny, tak, oczywiście. No ale kto lepiej w tej roli niż Cillian Murphy? Niestety, pomimo że chciałbym krytykować ten film, to pod kątem obsady nie jestem w stanie. Bo no każda rola tutaj, mam wrażenie, jest doprowadzona do perfekcji. To nie ma czego tutaj zarzucić. To jest szapoba. Tyle wziął tych aktorów jakichś, których dawno nie widziałem, ale którzy mają charakterystyczne twarze. I sam Nolan w wywiadach objaśniał to, że tyle wtedy pracowało wybitnych fizyków, że aby to podkreślić, trzeba było tyle wziąć wybitnych aktorów. I rzeczywiście, no, ten generał nawet też... jest czuć ciężar takiej historycznej chwili, którą Nolan uwiecznia. Tak, definitywnie. No historia, jak to się mówi, no, ludzie są skazani na jej powtarzanie, tak? Kołem się toczy poniekąd, więc bycie historykiem to naprawdę bycie taką Kassandrą w Troi, która po prostu wie, że coś złego się stanie, doskonale wie, jak to przebiegnie. Zna przyszłość, ponieważ no, ludzie poniekąd powtarzają pewne cykle działań, tak? Ale nikt jej nie słucha i jej tutaj przepowiedni, no bo każdy jest zbyt zapatrzony tutaj w własne interesy. No to, tak więc, no ale to... No cóż. Ale przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Ja się bardzo dziwię. Jak się zastanawiamy, w którą stronę idzie ta dyskusja, to ja wiem, w którą stronę idzie moja ręka. Aha, proszę się częstować, oczywiście. Znaczy, jeżeli dyskusja ze mną ma iść w jakąś stronę, to oczywiście w jedną. Którą? Mianowicie, jak mogłeś się nudzić, kiedy tam były chyba pierwsze nolanowskie sceny intymne? No właśnie, i w recenzji Tomasza Raczka Raczek powiedział, że to, co zostanie w nim z tego filmu, to scena przesłuchania. Znakomita według Raczka scena przesłuchania. Jak na tobie zrobiła wrażenie naga Florence Pugh, która uprawia seks podczas przesłuchania z nagim Cillianem Murphym? Bardzo pozytywne. Także powiem tak, że ta nagość w tym filmie, poza tym, że trzeba było zrobić jakieś przerywniki, żeby jednak no, tutaj skupić uwagę widzów dalej, niczym w Grze o Tron, kiedy po prostu trzeba rzucać jakimiś tutaj opowieściami o przeszłości, jakimś opisem jakichś zdarzeń, no ale to już jest takie poniekąd no, nudne i może być męczące, że no, trzeba tutaj jakąś nagością zaświecić, żeby dalej ludzie się skupiali na serialu. Tutaj to nie było bezpodstawne, tak? Bo nawet przy tej scenie przesłuchania, o której mówisz, to było poniekąd wtedy zrobione, ja to odczuwałam, jakby było to ujęcie ze strony żony tutaj Cilliana, co czy nie Cilliana, tego Oppenheimera, która również przy tym przesłuchaniu jest obecna i no, ona ma tak... jest tak dotknięta tym, że właściwie wszystkie szczegóły ich prywatnego życia są wyciągane podczas tego sądu poniekąd na światło dzienne, że no nie ma już żadnej prywatności i to z jej perspektywy jakby ta scena się dzieje i ona wyobraża sobie tutaj pewne rzeczy ze względu na to, że no Oppenheimer musi się przyznać do romansu z pewną komunistką. Dlatego uważam, że jest to najlepsza scena z filmu. Lepsza niż te kapiszony atomowe.
No naprawdę, bo ale jest to właściwie, według mnie, zgadzam się z Raczkiem, co udało się Nolanowi w tym filmie? Pokazać, że człowiek, który jest przesłuchiwany, który jest na językach wszystkich mediów, jest po prostu jak nagi. Ale to jest, to jest, powiedziałbym, wręcz najbardziej nienolanowska scena w tym filmie. Bo wszystko inne jest to prowadzone zgodnie z taką właśnie nolanowską tendencją. Jak z Dunkierki, muzyka w tle cały czas robi to napięcie. Cały czas... Tak. Jakieś szurumburu. Pomimo, że na ekranie widzimy twarze, bo ten film, tak w 90% to jest takie gadające głowy. To ten film mógłby zrobić Bergman, powiedzmy, o Oppenheimerze. I ja dziwię się, znaczy dziwię się, to już pomijam tą dyskusję, bo nie chcę w to wchodzić, że takie coś jest nakręcone z myślą o IMAX-ach, o tych największych kinach, bo summa summarum jest to taki rodzaj kina, powiedzmy, jak robi, nie wiem, czy to Woody Allen, czy to Bergman, gdzie mamy po prostu aktorów w ciasnych pomieszczeniach często, którzy ze sobą rozmawiają. No czasami jeszcze Einstein wyjdzie na spacer do lasu, plus całe to przygotowanie wioski. Przerost formy nad treścią, powiedziałbym, aczkolwiek też jeżeli Nolan i jego producentka bodajże mogą sobie na to pozwolić, żeby kręcić ten film na taśmie, a nie na cyfrze i puszczać go na wielkim IMAX-ie, żeby widz mógł dostrzec każdą najmniejszą porę w twarzy Cilliana Murphy, no to okej, mają fantazję panowie i budżet mają. Okej, ale jakby to nie ma wpływu na mój odbiór tego filmu, który jest chyba jednym z najbardziej takich nie introwertycznych filmów Nolana, ale takich skromnych, takich kameralnych wręcz. Ja bym powiedziała, że tutaj on osiągnął coś, czego no nie widziałam, nie wiem czy dawno, czy w ogóle, że to jest takie dobre połączenie właśnie skromnej historii, kameralnego kina, mocnego zbliżenia na jedno życie i na no coś takiego małego, tak? Taka mała historia, ale równocześnie jest to połączone właśnie z czymś wielkim, z wielkim formatem, z wielkim wpływem na wielką wojnę. I no jest to pięknie, pięknie poprzeplatane, tak? Ale powiedz mi, nie, ja nie zgodzę się, że jest to pięknie. Jak nie? Znaczy, to jest płynnie zrobione, ale dla mnie ta muzyka, która tutaj jest, to jest za dużo tej muzyki. Ten film dla mnie i w ogóle bardziej od samego filmu nie daje mi spać zjawisko tego Barbenheimera. Wydaje mi się, że Barbie zrobiła ogromną robotę Nolanowi. Że gdyby nie ten magiczny, nie zwrot w czasie, tylko połączenie się dwóch atomów przeciwnych, Barbie i Oppenheimera, to że nie byłoby tak dużo ludzi na trzygodzinnym filmie, gdzie chłopy i baby ze sobą gadają. No głównie chłopy. No głównie chłopy. No. A w trzeciej godzinie to jeszcze w ciasnej klitce gadają. Fascynowało mnie to i ja już odpowiedź sobie znalazłem na to pytanie. Fascynowało mnie to, że ta cała pełna sala siedzi rzeczywiście i ogląda film, gdzie ludzie gadają. Ludzie, którzy na no, pierwszy raz od 2 lat zapewne poszli do kina. Nie inaczej. Gdyby nie Barbie, moim zdaniem, to byłoby na nowym filmie Nolana tyle samo ludzi, co na Tenecie. No może trochę więcej, bo Tenet jakoś jeszcze w czasie pandemii wychodził, czy po tak, pandemii. Tak. No było to taki niebezpieczny czas, mi się wydaje, że na chwilę przez wakacje było luźniej, ale nie aż tak mocno luźno. No. Moja teoria jest taka, że laski chciały iść na Barbie, chłopaki chciały iść na bombę atomową. Żeby się dogadać, wiele par musiało zrobić prosty deal. Pójdę z tobą na Barbie, jak pójdziesz ze mną na Oppenheimera i w drugą stronę. I to tak siebie napędza nawzajem. Chociaż z punktu widzenia filmowego bardziej dla mnie atrakcyjny wydaje się Barbie. Chociaż jeszcze Barbie nie oglądałem. Ale jakby patrząc na koncept i na pomysł i na ilość dekoracji, ilość efektów specjalnych, jakie tam musiały
A mając na myśli efekty specjalne, nie mam tylko na myśli CGI, ale nie wiem, efekty specjalne, gdzie Greta odwołuje się do lat 50. do musicali, do Red Shoes, gdzie były panoramy malowane na ścianach, czyli takie praktyczne efekty specjalne, które też jakoś zazębiają się z kinem Nolana, który mówi, że właśnie nie było tutaj żadnych efektów CGI. Jestem to w stanie uwierzyć, bo ta bombka to rzeczywiście taki kapiszon, a te takie świetliste jakieś atomy, które w takich nagłych ujęciach są w montażu wrzucane widzom, to jakieś tam światełka, okej. Ale ten film trochę tak jakby miał takie przymuszone ADHD, żeby cały czas coś się działo. Nie wychodź widzu z kina, bo muzyka gra i każda scena to jest, nie wiem, potencjalny wybuch bomby atomowej. Każda scena to może być kłótnia, jakiś bohater może wybuchnąć, nie tylko bomba, tu może w każdej scenie wybuchnąć, ale bohater. Może być jakaś kłótnia, tak jakby w pewnym momencie wchodzi się w ten trans. Ale w kolejnym którymś tam momencie ja się zastanawiam, zaraz, ja jestem w transie już 1,5 godziny, bomba wybuchła, bo ona chyba tak w połowie filmu wybucha, a ta muzyka cały czas... Kurczę blade, czy my nie możemy jakby stanąć, spokojnie porozmawiać, jak ludzie? Na przykład, gdyby tej muzyki w ogóle nie było, to ja bym mógł się bardziej skupić na tych emocjach. Dla mnie jest kwestia jakby formy, że każda ta scena, nawet w tym kiblu kręcona, to musi być wielka kamera noszona tutaj, jakieś krany. Nawet czułem patos. Za duża ilość patosu, jeżeli nawet pokazujemy coś takiego... Takiego małego, skromnego. Małego, tak. Mhm. I nawet, słuchaj, ten Einstein, to już mnie irytowało, jak oglądałem trailer. Idzie ten Einstein, ta scena z Einsteinem, gdzie wiatr powiewa niczym ta, jak to się nazywa, jak bomba wybucha, to jest ten... wiem, o co chodzi. Taka fala uderzeniowa. Fala uderzeniowa, nie? Że oni tam gdzieś puścili bombkę i wiesz, to zawirowanie w czasie to powoduje, że ta bomba się przenosi i ten wiatr, niczym ta fala uderzeniowa, zrzuca czapkę Einsteinowi. I Einstein, jak w filmie superbohaterskim, bo ten film dla mnie w pewnym momencie właśnie kojarzy się z takim schematem filmu superbohaterskiego. Gdzie musimy zebrać grono najlepszych superbohaterów, żeby pokonać złego wroga. Tak, i Einstein jest tym dziadkiem, tym mędrcem. Tak, niczym Gandalf, niczym po prostu profesor X. Przychodzi do niego Oppenheimer, przychodzi ten Strauss, ale tam jest jakaś... Musimy zrobić zawirowanie czasowe i okaże się dopiero w przedostatniej scenie filmu, co powiedział do Einsteina Oppenheimer i dlaczego się Levi Strauss na niego obraził. Zwolnione tempo. Einstein podnosi czapkę, nie odzywa się, przechodzi. Tam był taki patos dla mnie. Oglądałem tyle filmów właśnie takich, wiesz, spokojnych, gdzie jest mnóstwo tego typu scen. Gdyby każdą scenę właśnie ci, nazwijmy to, niszowi europejscy reżyserzy mieli tak podkreślać, to byłoby nie do zniesienia. Dlatego w tej trzeciej godzinie, a nawet w pewnych momentach dla mnie ten film był trochę nie do zniesienia przez nagromadzenie tych wszystkich środków filmowych. Bo tutaj nie może być, rozumiesz, z lewej strony siedzi facet, z drugiej strony siedzi facet, kamera jest po środku, 180 stopni, jeden facet gada z drugim facetem, jest dialog, cięcie raz na tego, nie, bo tu musi być tak, tutaj siedzi ten facet, muzyka cały czas rośnie, w międzyczasie inny facet, kilkadziesiąt lat później, siedzi z tamtym facetem, który siedział z tym drugim facetem w innym pomieszczeniu, rozmawiają o tym, co było wcześniej, tam konstruują bombę i to wszystko naraz tak idzie. Wydaje mi się, że to było zrobione po to, żeby po prostu utrzymać uwagę tak zwanego niedzielnego widza, bo dałoby się opowiedzieć tę historię chronologicznie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak ja bym widział ten film, żeby on był taki po Bożemu bardziej, chociaż pomimo tych trzech relacji czasowych, to było prostsze niż Tenet, to było prostsze niż Memento, wyłożone logicznie wszystko. Jakby tutaj trochę też tak przesadzam publicystycznie, ale po prostu za dużo tych środków, te
te piękne ujęcia. No, każde ujęcie tutaj jest no, naprawdę takie piękne. Jakby w każdym ujęciu widzimy, że jest piękny aktor. Mówię, dlatego się tak skupiałam. Bo to był, ty mówisz, że to chłopcy na to poszli. Nie, to był film dla kobiet. Ja miałam na kogo patrzeć. No, Killian, call me. No koniec końców też jakby nie oceniam tego filmu negatywnie. Aktywnie. Mhm. Bo dla mnie to jest tak dobry film. O, tak bym powiedział. Tak, ja 6 bym powiedziała, na 10 tak, znaczy, powiem ci tak, nie mogę się kłócić z tym, że początek, to chyba mi właśnie na początku trochę przeszkadzało, że to był, te cięcia były tak szybkie, sceny leciały tak w takim tempie na łeb na szyję trochę. I właśnie ta muzyka podkreślała je, jakby się oglądało długi trailer, długą zapowiedź czegoś. I rozumiem to, ale jakoś potem w to weszłam i bardziej mi to pasowało im głębiej w film, nie? Więc ale, ja tutaj nie mam aż tak wielkich zastrzeżeń. Ale tam była taka teoria, słyszałem, że... Że to nie jest bez przyczyny. Dlaczego? Że jest to niczym ukazanie właśnie tych atomów wędrujących jakby tak... Ale nie czarnej dziury, która wchłania i w środku montaż jest bardziej powolny, a na początku i na końcu filmu przyspiesza? Może być, może być. No. Coś w każdym razie z fizyką i z jakimiś tam tymi elektronami czy tam czymkolwiek. Ja słyszałam, że tak jak te elektrony czy cokolwiek to tam jest, Boże Święty, wybaczcie mi wszyscy. No. Że ze względu na właśnie te zderzanie się i właśnie jakieś tam inne reakcje, to poniekąd editing tego filmu miał to odzwierciedlać. Tak, no odzwierciedla i na samym początku trudno jest się troszkę jakby, nie wiem, zorientować kto jest kim, zapamiętać trochę te nazwiska. Oj dla tak. Laika. No, poniekąd tutaj ja się bardzo cieszę, że Nolan tak nie prowadzi za rączkę i nie przedstawia tutaj niczym Suicide Squad, tak, że mamy jednego fizyka i obok po prostu wymienione jego dokonania i jakieś tam inne rzeczy. Tak, no ale budowanie tej bomby, to jest robienie tego miasteczka, to jest, no ja miałem schemat kina superbohaterskiego, gdzie jest już Marvel i DC i jest cała liga wszystkich fizyków, którzy ratują świat. Ale jakby podsumowując, według mnie to jest chyba najgorszy film Nolana. Nie. Tak. Nie. Dla nie. mnie Tenet był większym przeżyciem, bo dla mnie Tenet był fascynujący pod tym kątem, że ja się zastanawiałem, że wysoko postawił sobie poprzeczkę Christopher. Wiesz, ja nie wiem, czy już idę do przodu, czy do tyłu, czy się cofam w czasie, czy się cofam do przodu. No właśnie, ja też nie wiem. Właśnie to mnie denerwowało w tym filmie. Ale widzisz, ale oglądając Oppenheimera, ja tu wszystko wiem. Mhm. I ten film po seansie nie ma dla mnie żadnych tajemnic. Mhm. I pozostaje czymś, do czego ja nie będę chciał wracać. Nie będę chciał jakby debatować nad tym, czy to dobrze, że wymyślił bombę atomową, czy to źle. I czy to jest jego wina, czy prezydenta, bo jakby moje rozważenia wydają się być czysto akademickie. Stało się, o tak bym powiedział, stało się. I to, że Nolan mówi, że to jest najważniejsza postać. Na co płakać nad rozlanym mlekiem, ojej. Spłaszczyliśmy to do mleka, tą bombę. Tak, no, ale bomba też spłaszcza różne rzeczy, więc... Spłaszcza. A powiedz mi, dlaczego w tym filmie nie ma tego grzyba? Był grzyb. Ale taki grzybek. No, jakie efekty taki grzyb? No, Chryste Panie, odpal sobie prawdziwą i zobacz prawdziwego. No, no ale... ja tutaj to nie do mnie to pytanie. Ale właśnie stolikiem. Ja oglądałem te próby i wydawało mi się, że tam ten grzyb robił większe wrażenie i w ogóle tak już takie czepialstwo i nie zbadałem tematu, ale tak jakby właśnie od strony laika ja miałem takie wrażenie, że oni siedzą za blisko tej bomby. I zastanawiałem się, czy... Mi się wydaje, też o tym myślałam, no. Ale mi się wydaje, że chodzi o perspektywę właśnie, że ta bomba była tak, ten wybuch był tak duży, że dlatego się wydawało to tak blisko. Znaczy na pewno kamera była umiejscowiona jakby daleko, ale mocno przyzumowała. Czyli mieliśmy mocne zbliżenie na ten ogień, który się pali na całej szerokości kadru. Przez to nie było tej sceny, która była u Lyncha w ósmym odcinku trzeciego sezonu.
która była według mnie najlepszym pokazaniem bomby atomowej w historii, no, pomijając te materiały archiwalne. Zobacz, jaka jest różnica pomiędzy Nolanem a Davidem Lynchem. No duża. Zacznijmy od tego, że to są dwaj zupełnie inni ludzie. Znaczy w ogóle to według mnie nie ma porównania, ale chodzi mi o samo ukazanie tej bomby atomowej i tego wybuchu. Otóż, co robi Christopher Nolan? Daje muzykę Goransona, który wcześniej robił ścieżkę dźwiękową do Gwiezdnych Wojen, tych nowych, Mandalorianina. Moim zdaniem świetny gość jest. Całkiem nieźle się spisuje w Oppenheimerze. Tak. Ale ta muzyka w Oppenheimerze jest taka, powiedziałbym, symfoniczna, taka płynąca, trochę jak muzyka Philipa Glassa, że cały czas idziemy do przodu. W tej scenie u Nolana jest dużo cięć montażowych. Mamy cięcia na ludzi, którzy się smarują jakimś olejkiem. Jeszcze przed wybuchem dyskutują, czy ich to zmiecie, czy ich nie zmiecie. Tak, mamy Oppenheimera, który mówi do kogoś, kto ma wciskać czerwony przycisk. Mamy na niego, mamy na jakiegoś jednego z fizyków, który po prostu chce coś dojrzeć, ale nie umie, więc w ostatnich sekundach po prostu leci w inną stronę. Także tak, pomijając ten zakaz, tak, on się odwraca do tyłu, nie? Tak. Oni jeszcze leżą na ziemi tyłem do tej bomby. Dopiero później, jak będzie światło, mogą się obrócić. Tak. I jest ten wybuch, jest ujęcie, przeciwujęcie. Wybuch, reakcja. Jeden z fizyków, wybuch znowu. Wiesz, jakby nawet jak jest ten wybuch, to te cięcia montażowe, one nie są tak zwolnione, żeby to pokryć, jak w tej ciemnej dziurze, która powoduje wsysanie wszystkiego, nawet czasu. A co robi David Lynch? Po prostu robi chyba 6-minutową scenę na jednym ujęciu wybuchu bomby atomowej. Tak, on wchodzi do środka. On wlatuje do bomby atomowej. A nie na odwrót. Ale robi to po prostu, wiesz, jakbyśmy wlatywali po prostu dronem do tej bomby atomowej. Powoli. My możemy się rozkoszować tym wybuchem i jednocześnie bać. A u Nolana ten minus jeszcze bym dał, że ja nie czułem tego lęku przed tą bombą. Nie czułem tego napięcia, słuchaj. Ja bardzo. Ja nie wiem, może ja jadłam inny popcorn i to może... Może ten popcorn ci wybuchał. Tak, może po prostu u mnie były jakieś papryczki chili na popcornie albo coś, ale ja byłam na krawędzi mojego siedzenia po prostu. Nachylałam, a miałam idealne miejsce generalnie. Nachylałam się po prostu ostatnie... To odliczanie do wybuchu, to po prostu no, czułam jak mi stają włoski dęba, no i czułam mrowienie w każdej części ciała. No i po prostu tak, dla mnie to było bardzo, to było przerażające piękno w całej No dobra, no to z uczuciami nie jestem w stanie dyskutować, tak samo jak ty z moimi, ale to pójdźmy w tę stronę. Pop, czyli czy zgodziłabyś się z tym, że u Nolana jest popowa wersja wybuchu bomby atomowej, a u Davida Lyncha jest, powiedzmy, nie wiem, artystyczna wersja wybuchu bomby atomowej albo arthouse'owa? No, Lynch w ogóle jest arthouse'owy, więc to jest jego styl. To jest niepodważalnie, że no, on nie jest popowy, jak najbardziej, no tak. Czyli to jest, ja bym powiedział, że ta bomba atomowa u Nolana to jest taka dla ludu. Taka bomba atomowa. Tak powiedzieli, tak właśnie powiedzieli w Hiroshimie, mój drogi. No oj, tak, no to niefortunne sformułowanie. No, Boże. No ale właśnie ja, i tutaj też zgadzam się z kolegą Szymasem i jego recenzją, że bardzo, bardzo źle odebrałem to, że tyle efektów, a nie pokazał tej Japonii i tych zgliszczy. Dla mnie to był taki skok, taki strzał troszkę w stopę Nolana. Nie wiem dlaczego, bo... Ale właśnie, ja to rozumiem. Ja też się dziwiłam. Ja się trochę dziwiłam, bo sobie ale to jest to, co mówiłam na początku, że no każdy inny, no może nie każdy oczywiście, ale no... ktoś, kto chciałby iść na skróty emocjonalnie, oczywiście by to pokazał, ale to jest perspektywa amerykańska, to jest właśnie perspektywa oprawców, którzy nie widzą swoich ofiar, tak? I dlatego, że nie ale było tej Japonii... Ale czy oni byli oprawcami? A nie? No ja ciebie pytam, ty jesteś historykiem. Dla mnie, no, to była decyzja, która...
zmiotła z powierzchni Ziemi wiele niewinnych istnień, prawda? Więc To jest akurat tam poruszone, że Japończycy już się prawie że wycofywali, tak? Tak, no poniekąd też o tym mówią, że no to w ogóle jest taka debata historyczna trochę na temat poddania się Japonii, lekko tego dotykając, no to nawet Oppenheimer mówi, że no, zmarnowaliśmy bombę na wroga, który już się poddawał, tak? Czyli może to zastosowanie tego i wypuszczenia tego straszaka, po prostu tej, bo to miał dokładnie, być tak, i otwarcie tutaj puszki Pandory może było niepotrzebne w ogóle. I generalnie tak, historycznie poniekąd sami Japończycy użyli wobec własnego ludu i wobec własnego narodu tutaj wyjaśnienia, czemu się poddają, ze względu na to, aby ograniczyć tutaj straty we własnym narodzie, we własnych ludziach, ale równocześnie była tak samo ofensywa rosyjska, tak, radziecka na ziemię japońskie i to chyba był w ogóle gwóźdź do trumny i tego, chociaż na to się Japończycy szykowali, oni później walczyli generalnie nie o zwycięstwo, tylko o jak najlepsze warunki pokojowe. No a później oczywiście tak samo no, te wszystkie amerykańskie żabie skoki i zdobywanie tutaj wysp japońskich, no to dobiło tutaj całkowicie, ale i po jednej, i po drugiej stronie generalnie mówi się, że te bomby były takim i straszakiem poniekąd, i powodem, dla którego tutaj cesarz i generalnie cały rząd mógł umyć ręce, że rzeczywiście my nie chcemy dalej tutaj strat w ludziach, więc możemy już się poddać, tak, nie będąc całkowicie tchórzami, tak? Bo tutaj kwestia tego honoru w Japonii to też jest osobna, długa, długa sprawa. No tak, no bo to nie chodzi o to, że tylko tchórz boi się bomby atomowej, tylko to jakby no każdy, prawda? No i rzeczywiście właśnie tak świat miał wyglądać, że każdy się będzie bał. Wystarczy spojrzeć tak naprawdę na wiele, wiele innych filmów, które po wojnie się działy, czy też nie pamiętam tego tytułu, ale wiem, że został nagrodzony Oscarem, czy to była czasami ale jestem pewna, że chyba o tym byśmy kiedyś mówili, ale film był o tym, że jakiś człowiek wymyśla taką maszynę czasu, czy coś takiego, i przenosi się w przyszłość i w końcu aż tak daleko, że widzi właśnie, jak świat wygląda po wybuchu bomby atomowej i jak bardzo ludzie jakby powrócili do pierwotnego stanu, jak bardzo tak naprawdę żyją niczym ludzie pierwotni. No i jest to tak naprawdę historyczny poniekąd dowód, historyczno-artystyczny dowód tego, jak wtedy postrzegano tak realne zagrożenie. Teraz mnie ciekawi, co to za film. Nie wiem, ale w każdym razie to jest właśnie film zrobiony podczas tej czerwonej gorączki, podczas całego strachu tutaj związanego i z komunizmem, i z zimną wojną, prawda? No ciekawy film, obejrzałbym. Kurczę, ale jestem przekonana, że ten tytuł tego filmu jest taki prosty właśnie. Oscary? Tak, tak. Nie chodzi o Clint Eastwood i taki dyptyk? Nie. To był taki mały film i wiem, że na pewno miał jakieś nagrody za ówczesne, dzisiaj trochę śmieszne, efekty specjalne. Ale to był czarno-biały, stary nie, film? Nie, już kolorowy, przynajmniej ja go kolorowałam. Z których lat to był film? Ach, kurczę. Na koniec audycji? Wydaje mi się, że 50. Na pewno nie 60. I to był taki prosty tytuł typu Maszyna czasu, coś może takiego. Może Wehikuł czasu? Wehikuł czasu, o właśnie. Może chyba tak. Czyli to mówimy o filmie, który był oparty na powieści Herberta Wellsa. Herbert George Wells. I on się przenosi za pomocą wehikułu. A to książki nie znam niestety. Kurczę. No nie dojdziemy teraz, czy to chodzi o ten film. W każdym razie, podsumowując. Podsumowując jeszcze jedno ostatnie słowo na temat Roberta Downey Juniora, którego tutaj zjechałeś przed naszą audycją, że nie podobał ci się w tej roli. Nie. Znaczy to był znowu Iron Man dla mnie. Mówisz. Czyli ten Stark. Mam wrażenie, że Downey Jr. grał znowu w taki sam sposób, tylko takiego już bardziej dziadka, z takiego, takiego już bardziej wycofanego, ale cały czas miał te podobne ruchy, gestykulacje. No dla mnie Downey Jr. był
Był po prostu. Juniorem. Juniorem. No. A dla mnie był Jeremy Irons na początku. A, no. Był taki, był naprawdę bardzo podobny. Trochę jest. Nie, tak. Nie rozpoznałam. Ale bardzo się, znaczy według mnie no trochę inaczej grał i miał większe pole do popisu i cieszę się, że odrywa się od marvelowskich tutaj pop filmów i oby tak dalej. No, podsumowując, dla mnie najciekawsza scena przesłuchania z Florence Pugh. To był taki właśnie Pugh, atomowy Pugh. Podobały mi się te okulary, ale nie czułem tej grozy i pomimo wszechogarniającego każdą prawie scenę patosu, nie czułem tego duchu dziejów, który czułem paradoksalnie w Tenecie, że to Tenet dział się gdzieś poza czasem, poza realnością, ale czułem epickość tego. A tutaj, no nie wiem, gdzieś mi umknęła ta epickość, powiem ci. Nie wiem też, czy to jest suma wszystkich składowych, że oni siedzą w klitce i że idą laskiem i że wieje wiatr, spada czapka Einsteinowi. Budują miasteczko. Ja powiem ci, że nie wiem, czy po prostu ten wybuch bomby atomowej nikogo tam nie zmiótł. Nie wiem, może ja chciałbym, żeby ich pora poparzyło bardziej. Nie wiesz co, to nie. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tej kwestii Japonii, że nie została pokazana, to ja teraz powiem o mojej ulubionej scenie właśnie po wybuchu, kiedy Oppenheimer musi zrobić przemówienie przed tutaj świętującymi ludźmi właśnie w tej naukowej wiosce. Wszyscy tutaj machają amerykańskimi flagami, cieszą się, że ich wojsko wygrywa i tak dalej. I on wśród tych świętujących kolegów, koleżanek, znajomych widzi właściwie wizję poniekąd, czy właśnie jakieś tutaj majaki ludzi, których zna, ale którzy są doświadczeni tą bombą, tym wybuchem i są ofiarami tego. I to na mnie podziałało o wiele bardziej niż właśnie gdybyśmy tutaj nagle, nic gruchy, nic pietruchy trochę, zobaczyli nagle Japonię. Bo mówiąc szczerze, no to polecam Grobowiec Świetlików, polecam mnóstwo innych filmów, które tą japońską perspektywę robiły o wiele lepiej niż tutaj, gdyby Nolan to miał po prostu potraktować po łebkach, po główkach, bo chciałam powiedzieć po łebkach. Prawda? No miałem pytać, jaki jest ekwiwalent zastępujący tych Japończyków. Czy wskazałabyś tutaj na scenę tego przeniesienia, tej tragedii na Amerykanów? Tak, dokładnie. No tutaj amerykański Prometeusz naprawdę jest cierpiący i tutaj się odbija definitywnie to, co robił. No ale to właśnie, trzeba by zapytać, czy tutaj ta jedna scena właśnie pokazuje 230 tysięcy zabitych Japończyków? Scena wyobrażona przez Oppenheimera, gdzie kilku jego tam znajomych cierpi, jak właśnie w wyniku poparzenia przez jakąś bombę. No nie wiem, czy jest to jakaś rekompensata, ale jest to perspektywa Oppenheimera i perspektywa właśnie ludzi, z którymi jesteśmy, którzy nie są wolni od winy absolutnie. No i tutaj mamy do odpowiedzenia na pytanie, jacy są właściwie, czy rzeczywiście nie mają tej krwi na rękach, no bo mają, prawda? Chociaż sobie machają flagami, no i nie myślą w ogóle o tych ludziach, którzy tutaj w Japonii się zamieniają w popiół w ułamku sekundy. No ale co, ci Amerykanie, którzy mają krew na rękach, którzy tam wywieszają pranie za Japończyków, czy to nie jest za mocne twierdzenie? Wiesz, że przeciętny Amerykanin, jaki on miał wpływ na to, czy ta wojna, czy ta bomba została skonstruowana, czy została zrzucona? No przeciętni nie mają wpływu, ale my jesteśmy właśnie z tymi Avengersami, tak, amerykańskimi, którzy za tym stoją, prawda? Ja empatyzując z Oppenheimerem, rozumiem te jego, wiesz, wizje, które najpierw są tymi wizjami wirujących atomów, a potem są właśnie tym złem, które wkrada się mu do wsi spokojna, wsi wesoła i nagle on, widząc zebranie w kościele, to widzi, że tam
jego znajomi się spalają i on to widzi w swojej wyobraźni. No, ale wydaje mi się, że jak to było, że Lucyna nie wywiesza prania. Pamiętasz? Kitty. Ale Lucyna również tutaj może. Albo wywieź pranie. Wywieź pranie, Lucyna. Ale też patos. Ja się zastanawiam, co się z tą kochanką stało. Bo ja tutaj jestem team Florence i Killian bardziej niż Florence i tutaj Emily Blunt. Emily Blunt była jakaś taka Blunt. Zimna. Zimna i zalkoholizowana. I... No bo ona tylko miała albo wywiesić pranie, albo pić. No bo dziećmi się nie chciała zajmować, no bo oczywiście zła żona. Ach, jakie ale to jest... Ale chyba mu wybaczyła. No nie wiem, czy miała wybór. To są lata 50. W każdym razie, podsumowując, ja już podsumowałem. Najgorszy film Christophera. Ja podsumowałam Oscar dla Killiana. Bardzo mi się podobało wszystko, co zobaczyłam. Ode mnie 6 na 10. Ode mnie 9 na 10. To wysoko, to bardzo. Wysoko. No. Tak. Tenet właśnie był bardzo dla mnie odcięty od emocji jakichkolwiek i byłam bardzo ciekawa, jakich tutaj zabiegów użyje Nolan, aby trochę nas zbliżyć. No i tutaj byłam usatysfakcjonowana. To jest chyba najlepsza postać kobieca w historii kina Nolana, bo on raczej nie słynie z dobrych postaci kobiecych. Czyli ta Florence Pugh i może Emily. No gdyby nie Florence Pugh, to Killian by nie powiedział nigdy I have become deaf, the destroyer of words. No właśnie, ale właśnie wydaje... Kurczę, no to jest mięso w tym filmie według mnie. Cały ten wątek Florence Pugh, tej kochanki. Jezu, to jest najlepsze. Z tego filmu. Mm-hmm, no. Tak. Jest... A żałuję, no aż liczyłam na więcej tak naprawdę. Tak, ja też powiem ci szczerze, po tej recenzji Raczka, którą słuchałem przed seansem, to czułem niedosyt, no bo Florence Pugh, aktorka ciekawa, ale ogólnie rzecz biorąc to jest ciekawe wrzucenie tego jakby romansu w kontekście bombki atomowej. No właśnie, dla mnie, słuchaj, to było niepotrzebne te jego zwady z tym Straussem. Aha. Bym całkowicie wyciął ten wątek. Ten wątek. No wiesz co, potem ten film dla mnie to jest okej, ale no rozumiem, że niektórzy się nastawiali, że to jest film o bombie, a nie film, który nagle się przemienia w 12 gniewnych ludzi, dokładnie. Ale znaczy nie, ja nie miałem takiego nastawienia, że to jest film o bombie, tylko bardziej o Oppenheimerze, ale tutaj jest tak, o zdradzie Oppenheimera, o tym, jakim on był człowiekiem, o Oppenheimerze jako o naukowcu, o Oppenheimerze w kontekście oceny moralnej z perspektywy czasu, o Lewi, o tym Straussie i jeszcze pewnie bym powiedział, że jest tu jeszcze jakiś jeden film, jakbym sobie dokładnie to przypomniał. O, jeszcze może o tym generale, który buduje i tutaj jest o miasteczko, o żonie, o tej Emilii, to mógłby być też film, gdyby mógłby wyjść z tego serial. Może serial 10-godzinny powinien nakręcić. O, fest, to by było super. Jakby się, jaki tytuł? Toppenheimer. Ale nie, po prostu tak bomba atomowa. Taki tytuł. To jest nolanowski tytuł. To jest bomba atomowa, słuchaj, Tenet. Mroczny rycerz. Albo bomba wodorowa. O. No tak. Może, wiesz co, no miałam niedosyt tego romansu, no. Miałam niedosyt. Chociaż, no, może więcej romansu jest w Barbie, może rzeczywiście ci chłopcy mieli rację, może powinnam była posłuchać po prostu głosu patriarchatu i pójść na Barbie, jak każda inna dziewczyna w tym kinie. Ale nie widziałaś w końcu Barbie. Nie widziałam. I nie wybierasz się, czy wybierasz? Z koleżankami może jak wrócę z wakacji. Ale czemu z koleżankami? Może z kolegami warto iść, bo ja mam wrażenie, że jakby ten pojedynek Barbie Oppenheimera to jakby jest tak pokazywany właśnie, że Oppenheimer to takie kino dla facetów, a Barbie to dla idiotek jakieś. Takie A czyli śmieszne. Wojna płci, znowu wojna płci. No tak, ale ja mówię jakby o tym... Nastawieniu do tego.
Ja mówię o tym takim, o tej narracji, która się wyłania z tego. O tej propagandzie, tak. O tej memicznej propagandzie tych dwóch filmów. Tak, bo i o tym, że wiesz, że wszystkie influencerki mówią o Barbie, ubierają się nagle na różowo, ci się ubierają w kapelusze, nie wiem, tam puszczają bomby, wiesz, różnego rodzaju na imprezach, żeby promować nowy film Nolana. I to jest takie jakby całkowicie godzące w taki dyskurs filmowy rzetelny, bo ja wiem, jakie poprzednie filmy zrobiła Greta Gerwig. Ja znam każdy film Noaha Baumbacha, nigdy nie potrafię wymówić jego nazwy, czyli męża bodajże Grety Gerwig, która wyreżyserowała Barbie. Ona z Noem napisała scenariusz do Barbie i ja już pierwsze co jak widziałem trailer, to jak zobaczyłem Barbie, to mówię tak, o nie, to będzie kolejny film z licencją wielkiej firmy, który będzie jakąś głupią komedyjką. Ale jak na końcu zobaczyłem nazwiska, czyli Greta Gerwig i ten Noah Baumbach, a jeszcze no Margot Robbie, to okej, ale Ryan Gosling, on w wielu ambitnych filmach występuje. I zawsze z tą samą miną. No nie wiem, czy teraz mina Kena do niego przylgnie na amen, ale ja pomyślałem, kurde, ta Barbie będzie ambitna i wydaje mi się tak jakby, że to jest mądrzejszy film niż na jaki wygląda. Że to jest jakiś film o głupiej Barbie. Mm-hmm. Wiesz co, możemy stwierdzić dopiero po zobaczeniu, także stay tuned, everyone who's listening. Okay. No dla mnie pojedynek Gosling versus Cillian Murphy, no to ja miałam taki tylko dylemat. Okej, ciekawe, a dla mnie pojedynek kto? Margot Robbie versus Florence Pugh. Kurczę, powiem ci dylemat. No nie wiem, powiem ci... Nie, dylemat nierozwiązywalny dla mnie to jest. Musiałbym się rozdwoić. No, widzisz. Ale 21 lipca była do tego możliwość po prostu podczas premiery tych dwóch filmów naraz. Nie musisz się... Ale że co? Robią split screen i dwa filmy jednocześnie. Nie, ale można było sobie zrobić ten Barbieheimer maraton. No to ciężkie. To już nie było na moje lata chyba. Nie no, nasze zdrowie. Tak. Och. W każdym razie dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Bardzo miło się rozmawiało. A ja jeszcze na koniec dodam, bo mieliśmy to sprawdzić i w końcu tutaj w Twin Peaks mi się włączył internet, bo to nie jest takie oczywiste, że tutaj internet jest. Wehikuł czasu, The Time Machine, adaptacja filmowa powieści Herberta Wellsa pod tym samym tytułem, wyreżysowana przez George'a Pala w 1960. Okej. Film nie trzyma się ściśle powieści i tak dalej, tak dalej, ale o tym mówiliśmy, tak? Nagrody, Oscar za najlepsze efekty, tak jak mi się wydawało, tak jest. Z 61 roku został on wtedy przyznany. O tym filmie mówiłam. I polecam w sumie. Ja też polecam ten film, bo kiedyś go oglądałem, musiałbym go sobie przypomnieć, ale miło go wspominam, więc jakby mamy trop na kolejne spotkania filmowe i polecamy naszym słuchaczom. I czy nagramy o Barbie, to się okaże. Ja mam trochę taki przesyt tego Barbenheimera, bo mam wrażenie, że za dużo o tym jest, że po prostu to jest takie trochę na siłę. Ale no, my już tak chyba na spokojnie pogadaliśmy. No i się wygadałem chyba. Ja też, bo ja też trzymałam w sobie moje westchnienia na ten temat. No, więc tak, no... Znaczy, wydaje mi się, że się dogadaliśmy trochę. Dogadaliśmy się. Chociaż ja bardziej negatywnie oceniam, tak jakby umysłowo powiedziałbym, że jakby patrząc tak zimno, chłodno na ten film, to każdy inny film Nolana bym bardziej chciał obejrzeć jeszcze raz. Ty będziesz chciała obejrzeć, powiedziałaś mi jeszcze raz. Oj tak, jak na pewno, jak najbardziej. No, mi się wydaje, że to...
przez też zainteresowanie historią, może jakoś tak mnie ciągnie, bo było tam dużo takich smaczków, nawet nie, że smaczków, bo to były dosyć oczywiste rzeczy, ale no, jeżeli ktoś tak w szkolnej ławce cię tak zapytał, nagle, kiedy była konferencja w Teheranie, kto się spotkał, albo w Poczdamie, coś tam działo, nie, to nie wiesz, tak? I jest jakieś takie zdziwienie. No, a tutaj rzeczywiście to było tak rzucane, pewne takie historyczne elementy. Bez prowadzenia za rączkę, no, czyli inteligentny film, naprawdę, czyli coś, co jest deficytem w kinie obecnie chyba. Znaczy, ja nie powiedziałbym, że to jest głupi film. Natomiast ten film paradoksalnie nie straci na małym ekranie, moim zdaniem. No właśnie, ja leciałam do kina, no bo bomba, żeby była na dużym ekranie. Ja ale też. No i no, efekty dźwiękowe rzeczywiście były fajne w dużej sali. O tak, to też się zgadzam. Te dźwięki, wszystkie szmery. Dobrze, że mieliśmy napisy, bo dialogi były ponoć niesłyszalne. Ja nie narzekam. Ja właśnie nie chciałam patrzeć na napisy, bo niektóre kwestie były tak głupio trochę przetłumaczone na język polski, tak. Nie umiem teraz wymyślić tego przykładu, ale coś tak mnie odrzuciło trochę od ekranu, że tak jakoś zbyt tempo było przetłumaczone na język polski niektóre tam kwestie, więc ja z kolei się skupiałam na samym głosie aktorów i u mnie było wszystko okej. Ja tam nie narzekam, jeżeli chodzi o dźwięki, o dialogi, nic tam nie zagłuszało, ale słyszałam, że takie właśnie narzekali. Tak, dosyć ale częste głosy. Tyle dzisiaj narzekaliśmy, że wystarczy. Ach, kto narzekał, ten narzekam. Trzeba teraz zjeść tego sernika i tyle. No, kończymy to nagranie. Kończymy to nagranie. Aczkolwiek no, zrobiło mi to nagranie chętkę na Barbie, żeby obejrzeć. Prawda? Chociaż to pewnie dwa zupełnie inne światy. O tak, właśnie chyba dlatego...